W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy możliwe jest przepisanie orzeczenia lekarskiego, takiego z kodeksu pracy, z jednego zakładu pracy, z jednej firmy na drugą, w której się właśnie zatrudniłeś. No, szczególnie chodzi mi o sytuację, kiedy badanie profilaktyczne miałeś dość dawno. No, orzeczenie na poprzedni zakład teoretycznie jest ciągle ważne, bo przecież lekarz nie wystawia je na miesiąc, na dwa, z reguły wystawia na parę lat. No, tobie zależy na czasie i najlepiej, abyś to wszystko załatwił zaocznie, bez wizyty u lekarza lub z wizytą, ale bez kolejnych badań. No, dla uproszczenia sprawy zakładam, że stanowisko pracy jest identyczne. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. No i zacznę od zapytania mojego pacjenta. Witam, w marcu 2014 wykonywałem u Pana badania lekarskie do pracy. Wobec braku przeciwwskazań stwierdzili Państwo zdolność do wykonywania tejże pracy. No, obecnie zmieniłem zakład pracy, ale wciąż pracuję dokładnie na tym samym stanowisku. Od poprzednich badań pracy nie minęło jeszcze pół roku, dlatego zwracam się z pytaniem i prośbą, czy byłaby możliwość przepisania tych badań na inny zakład pracy. Jaki byłby koszt tej usługi? Czy byłaby możliwość załatwienia sprawy mailowo? Obecnie mieszkam w Lublinie, a we Wrocławiu będę dopiero w sierpniu. No teraz jest akuratnie połowa lipca. Próbowałem sprawę załatwić na miejscu w Lublinie, ale otrzymałem informację, że badanie przepisać może tylko lekarz, który je wystawił. Natomiast mam skierowanie od nowego pracodawcy oraz zaświadczenie lekarskie od Państwa. Proszę o odpowiedź mailową. Pozdrawiam. Moja odpowiedź dotyczy roku 2014. Gdzieś czytałem, że ma się coś zmienić w tym ustawodawstwie prawa pracy. No i być może jakieś takie proste uznanie orzeczeń do pracy z jednej firmy do drugiej stanie się możliwe, oczywiście pod jakimiś tam warunkami. Z aktualnie obowiązującego w chwili kręcenia tego filmu rozporządzenia Ministra Zdrowia wynika, że orzeczenie lekarskie można otrzymać tylko po przeprowadzonym badaniu profilaktycznym. I lekarz, taki uprawniony do badań profilaktycznych, orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika występujących na stanowisku pracy. No i z rozporządzenia wynika również, że badanie profilaktyczne jest przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. I w chwili obecnej pragmatyka jest taka, że badanie na podstawie nowego skierowania, tego z późniejszą datą, jest traktowane jako badanie wstępne do nowej firmy. No i wymaga kolejnego osobistego przebadania się przez lekarza. No, nawet jakby miał uwzględnić wyniki wcześniejszych z Twoich tych konsultacji, które wykonał. No, jest całkiem prawdopodobne, że tam był jakiś okulista, neurolog, laryngolog, być może psychotesty, także to wszystko można jakoś uwzględnić. No i jest nawet to dla mnie logiczne, ponieważ wystawianie jakichkolwiek zaświadczeń czy orzeczeń bez badania pacjenta świadczy raczej o braku należytej staranności lekarza, no i będzie to pierwszy zarzut w sytuacji, kiedy by się coś tam, że tak powiem, stało. No, możliwa jest też sytuacja taka teoretyczna, że w stanie zdrowia pacjenta coś się zmieniło, no i pomimo ważnego poprzedniego orzeczenia może być on już niezdolny do pracy, nawet na tym samym stanowisku. No, szczególnie jest to możliwe, że w sytuacji, kiedy między jednym zatrudnieniem a drugim była jakakolwiek przerwa. Wiadomo, wypadki chodzą po ludziach, ktoś mógł złamać nogę, wybić oko, dostać zawału, udaru, czy tam diabeł wie czego. No i może to być przeciwwskazaniem do wykonywania nowej pracy. No i żeby było jasne, nie wyczytałem nigdzie w rozporządzeniach Ministra Zdrowia, w rozporządzeniach Prawa Pracy, aby była jakakolwiek możliwość takiego zaocznego przepisywania orzeczeń na kolejną firmę. Podobno ma się coś zmienić, no i być może ustawodawca dopuści do takiej sytuacji, kiedy stare orzeczenie lekarskie na ten poprzedni zakład będzie ważne w nowym, no ale w tym momencie lekarz nie potrzebuje nic przepisywać, tylko po prostu dostałeś ode mnie na zakład powiedzmy A, popracowałeś w nim miesiąc czy tam rok, poszedłeś do zakładu B i tylko pokazujesz stare orzeczenie bez przepisywania nowego. No, tak się zastanawiałem nad tym,
Być może to ma jakiś sens w przypadku, powiedzmy, prac bez większych narażeń lub na naprawdę identycznym stanowisku pracy. No, jest druga strona medalu. Ktoś by musiał oceniać, czy poprzednie zajęcie jest dokładnie takie samo jak obecne, czy odbywa się w identycznych narażeniach, czy nie ma jakichś tam innych niuansów. No i takie zasadnicze pytanie w takim naszym roszczeniowym społeczeństwie, no kto ponosiłby odpowiedzialność w razie złej oceny tegoż to stanowiska pracy, no i tych późniejszych spraw spornych. No przecież pracownik powie, ja nie wiedziałem, od tego jest pracodawca, BHP, lekarz, diabeł wie kto, a ja tylko bidny przyszedłem do roboty i straciłem swoje zdrowie z powodu nieprzebadania. Na tym kończę. Jak Ci się to wideo spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem, to oczywiście udostępnij go na swoim portalu społecznościowym, ulubionym forum, Facebook, Nasza Klasa, Google+. No, koniecznie już teraz dokonaj subskrypcji mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Linki są tutaj po mojej prawej stronie, po mojej prawej, a po stronie ekranu lewej. No, taki krótki mój komentarz do tej sytuacji. Tak nawiasem mówiąc, no, badam dla kilku międzynarodowych organizacji, takich trochę typu korporacja, są związane z przemysłem naftowym. Stanowiska są naprawdę różne, narażenia bardzo dziwne, no i sprawa tam jest rozwiązana nieco inaczej. Dostajesz ode mnie taki certyfikat zdrowia, ważny na 2 lata i możesz pracować w sumie gdzie chcesz, w firmach, które należą do tej korporacji, czy innych jakichkolwiek firmach, które ten dokument uznają. Czyli na przykład nie musisz powtarzać u mnie badań, bo zmieniasz firmę, powiedzmy tam firmę A z platformy wiertniczej na Zatoce Meksykańskiej na platformę wiertniczą w Nigerii. No tylko po prostu zabierasz swoje stare świadectwo zdrowia, które jest ważne na całym świecie, no i okazujesz je nowemu pracodawcy. Jest jednak faktem, że ta korporacja chce nieco szerszego zakresu badań. No, jest inna też sytuacja, że pracodawcy często kontaktują się ze mną w celu potwierdzenia, czy dany dokument jest autentyczny. No wiadomo, że ktoś tam w Nigerii, czy tam na Morzu Północnym może nie znać mnie jako lekarza, aczkolwiek jestem na ich liście lekarzy uprawnionych. Jak to będzie w Polsce? No zobaczysz już niedługo. Zauważyłem, że coś podobnego wprowadzono w stosunku do pracowników ochrony, że zaświadczenie do licencji pracownika ochrony jest jednocześnie ważne jako badanie z kodeksu pracy. Czyli jeszcze raz wracając do pytania, jak to będzie w Polsce? W sumie zobaczysz już niedługo. Natomiast znając życie, system na pewno będzie tak skomplikowany, że być może będzie Ci się opłacać zrobić nowe badanie u nowego lekarza, niż powiedzmy tak ściśle według przepisów przepisywać stare. Także na pewno tam jakiś haczyk będzie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.